Z tym podrywaniem to jest ciężko, bo ja jestem w ogóle gdzieś tam taką osobą, że raczej czekam, aż to mężczyzna wykona pierwszy gest, ale jeżeli chodzi w ogóle o kontakt wzrokowy z ludźmi, to raczej nigdy się nie krępowałam patrzeć ludziom w oczy. Wychodzę z tego założenia, że gdzieś tam to jest bardzo ważne, patrzeć ludziom w oczy. Teraz nie wiem, czy mam patrzeć na ciebie, czy na widza, więc patrzę w twoje oczy. Jest to ważne w przełamywaniu barier, takiego dystansu, takich tak zwanych pierwszych kotów za płotów, pierwsze koty za płoty. I w związku z tym raczej starałam się gdzieś tam patrzeć ludziom w oczy. Ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli komuś dobrze z oczu patrzę, to jest w ogóle dobrym człowiekiem. I jeszcze moja kobieca intuicja nigdy mnie nie zawiodła i raczej się to sprawdza. Jeżeli gdzieś tam ktoś mi się jakoś podobał, to oczywiście wiesz, gdzieś ten kontakt wzrokowy się chciało utrzymać. I oczywiście ten wzrok jest już taki bardziej maślany, taki... zupełnie inny niż tak, jak się patrzy na osobę gdzieś tam napotkaną na ulicy. No to faktycznie gdzieś tam się tego spojrzenia używało. U mnie gdzieś tam też w pracy to spojrzenie jest bardzo ważne, bo pracując z kamerą, pracując z obiektywem aparatu i pracując na sesjach zdjęciowych, to jest najważniejsze patrzeć do kamery, do obiektywu, dlatego że ja swoimi oczami, swoją osobą musiałam sprzedawać wiele produktów, bo reklamowałam różne produkty. I te oczy i to spojrzenie pierwsze przykuwa uwagę i wtedy ten produkt jakby się łatwiej sprzedaje. Więc ucząc się już tego w modelingu, łatwo to było przenieść na życie codzienne. Więc czasem się to po prostu nie wykorzystywałam tego w jakiś sposób perfidny, broń Boże. Raczej to było tylko na takim zasadzie, żeby kogoś zaintrygować, zainteresować. Ale mówisz, że w takich relacjach damsko-męskich jesteś troszkę staroświecka. Wolisz, żeby to mężczyzna pierwszy napisał, pierwszy zadzwonił. Tak. Można się spojrzeć oczywiście. Pierwsze spojrzenie można wykonać, tak, kobieta, ale raczej to jestem tak, staroświecka. Uważam, że tutaj rolą mężczyzn jest zdobywanie kobiet. A ja się temu poddaję.